Dzień dobry. Gdybyśmy mieli zorganizować konkurs i zdecydować, jaki napój był najchętniej, najczęściej pity przez ludzkość na przestrzeni ostatnich 10 tysięcy lat, to piwo wyprzedzone byłoby według szacunków tylko przez dwa napoje. Przez herbatę i przez wodę. Według części badaczy fakt, że ludzkość zrezygnowała ze zbieracko-łowieckiego trybu życia i zaczęła opracowywać i dopracowywać rolnictwo, było podyktowane tym, że potrzebowaliśmy jako ludzkość stałego dopływu zbóż na potrzeby produkcji właśnie piwa. W swojej książce Historia świata w sześciu szklankach Tom Standage dzieli całą historię cywilizacji na sześć okresów, z których każdy jest niejako podporządkowany, czy patronem każdego z tych okresów jest jeden napój i pierwszy, historycznie pierwszy, jest według niego określany mianem epoki piwa, bo to piwo było najprawdopodobniej pierwszym wytwarzanym przez człowieka napojem z myślą o jego późniejszej konsumpcji. I nie powinno nas w tym kontekście dziwić, że w każdej butelce, kuflu, puszce, beczce czy czymkolwiek piwa jest, oczywiście w pewien metaforyczny sposób, upchnięta cała masa wiedzy naukowej. Dlatego, kiedy Marka Książęce zapytała mnie, czy nie opowiedziałbym czegoś z naukowego, chemicznego, biochemicznego punktu widzenia o piwie, no to miałem naprawdę gonitwę myśli, no bo mamy reakcje enzymatyczne w czasie zacierania, mamy fermentację, czy ogólnie oddychanie beztlenowe, czyli taki rdzeń całego procesu produkcji piwa. Mamy to, jak piwo, jak alkohol etylowy działa na organizm człowieka, ale potem okazało się, że to chodzi o wariant IPA Książęce, i zdałem sobie sprawę, że to jest bardzo dobra okazja, żebym sam również czegoś się więcej dowiedział na temat pozornie błahej i oczywistej rzeczy. A takiej, o której na wyższym naukowym poziomie no, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, zupełnie szczerze mówiąc. A mianowicie po co albo dlaczego w produkcji piwa wykorzystuje się chmiel? Nie zrozumcie mnie źle, ja doskonale wiem, że chmiel odpowiada za smak i aromat piwa, ale chodziło mi bardziej o to, jak to się dzieje na poziomie chemicznym, molekularnym i czy to jest jedyna rzecz, z którą można chmiel w kontekście produkcji piwa powiązać. I na szczęście odpowiedź brzmi nie, bo inaczej ten odcinek już by się praktycznie kończył. Zanim jednak skupimy się na chmielu, no to wypada powiedzieć coś więcej o piwie, a co jest lepszym punktem wyjścia do rozmów o piwie niż definicja piwa w słowniku języka polskiego. Stwierdza on, że piwo to napój z niewielką zawartością alkoholu otrzymany ze słodu jęczmiennego, chmielu, drożdży i wody. Albo ewentualnie jedna butelka, porcja tego napoju. I wypada chyba powiedzieć coś więcej na temat tego, skąd się bierze ten alkohol, nawet jeżeli to są tylko niewielkie ilości, skoro wychodzimy od jęczmienia, w zasadzie słodu jęczmiennego i wody, a po drodze korzystamy jeszcze z drożdży i chmielu. No, w telegraficznym skrócie wszystko zaczyna się od tego, że ten jęczmień, który jest podstawą produkcji piwa, moczymy w wodzie, a te warunki sprzyjają kiełkowaniu nasion. I kiedy te efekty kiełkowania już są widoczne, czyli są jakieś elementy zielone, oddzielamy wodę, suszymy ziarno, usuwamy te elementy zielone i w ten sposób mamy słód jęczmienny. Czym się on różni od jęczmienia na początku, przed tym kontaktem z wodą? No przede wszystkim tym, że jego struktura jest nieco luźniejsza, to znaczy jest mniej gęsty i napęczniały wodą, w związku z tym łatwiej się dostać do tego, co ma w środku, a w środku ma więcej enzymów niż miał przed namoczeniem. I to też jest bardzo ważne, bo te enzymy sprawią, że cukry zawarte w jęczmieniu staną się, moglibyśmy w pewien sposób powiedzieć, strawne dla drożdży. Bowiem te cukry z jęczmienia, w zasadzie ze słodu jęczmiennego, nie są odpowiednie do biochemicznej przemiany w alkohol. Są to bowiem cząsteczki długie, polimery składające się z kilku powtarzających się elementów i te polimery trzeba rozbić na mniejsze składowe i dopiero tymi mniejszymi składowymi drożdże będą mogły się posilić, a do tego rozbicia potrzebne są nam enzymy, o których wspomniałem. Aby te enzymy i cukru uwolnić, tworzy się tak zwany zacier, to znaczy rozciera się słód jęczmienny, miesza się go z wodą, utrzymuje się odpowiednią temperaturę, w czasie której zachodzi reakcja enzymatyczna, czyli katalizowana przez cząsteczki, które są białkami. I taką reakcję tak w zasadzie to każdy z Was może w pewien sposób przeprowadzić na własnej skórze, a w zasadzie na własnym języku. Wystarczy ugryźć trochę chleba, porzuć go mieszając ze śliną, i nie połykać i po pewnym czasie powinniście poczuć słodki smak. I to jest praktycznie dokładnie to samo,
co ma miejsce w procesie produkcji piwa. Widzicie, w waszej ślinie są zawarte enzymy o nazwie amylazy. Dokładnie takie same jak w słodzie jęczmiennym. I są one w stanie reagować z cząsteczkami skrobi, dokładnie takimi samymi, jakie są w słodzie jęczmiennym, i rozłożyć te skrobie na prostsze cukry, które już nasz język jest w stanie zidentyfikować, a w zasadzie namierzyć i powiedzieć naszemu mózgowi, że oto czuję słodki smak z cukrów. Dokładnie taka sama reakcja zachodzi w momencie tworzenia zacieru. Enzymy rozkładają długie łańcuchy skrobi na krótsze, najczęściej dwucukier maltozę. Przed następnym etapem oddziela się od zacieru cząstki stałe, a uzyskana w ten sposób brzeczka jest gotowana z chmielem, a następnie poddawana fermentacji z wykorzystaniem drożdży. Żywe organizmy zwykle jako źródło energii wykorzystują cukry i żywe organizmy zwykle jako produkt uboczny tej zamiany cukru w energię wydzielają jakieś związki chemiczne. Drożdże piwowarskie są na tyle miłe, że tym produktem ubocznym oddychania beztlenowego, czy raczej fermentacji, w ich przypadku jest tak pożądany w wielu trunkach alkohol etylowy. Po tej biochemicznej zamianie cukru właśnie w alkohol, piwo, zanim trafi do konsumenta, jest zwykle leżakowane. Warto zaznaczyć, że na tym etapie ciągle jeszcze może zachodzić fermentacja, co zwykle nasyca trunek dwutlenkiem węgla, a także filtrowane i pasteryzowane. I tak, w telegraficznym skrócie, jak mówiłem, wygląda produkcja piwa. Wróćmy jednak na chwilę do definicji, od której wyszedłem, to znaczy piwo jako lekko alkoholizowany napój, który jest produkowany ze słodu jęczmiennego, wody, z wykorzystaniem drożdży i chmielu. Nie zawsze ta definicja była wiodąca, jeżeli możemy tak powiedzieć, to znaczy nie zawsze chmiel znajdował się w piwie, nie zawsze chmiel był wykorzystywany w produkcji piwa. W zasadzie dzieje się tak dopiero od jakichś 600 lat. Wcześniej goryczkę, aromat zawdzięczano innym mieszankom przypraw i pierwsze pisemne dowody, o których wiem, mówiące o tym, że chmiel był stosowany właśnie w produkcji piwa, pochodzą dopiero, moglibyśmy powiedzieć, z 1079 roku. W momencie, gdy ów chmiel wkracza do gry, dodawany jest w ilości około 200 g na 100 litrów brzeczki. W szyszkach znajduje się przynajmniej 250 różnych związków chemicznych, które wpływają na smak i aromat piwa, ale najistotniejsze są tak zwane alfa-kwasy i beta-kwasy. Odpowiadają one za charakterystyczną goryczkę piwa, ale nie tylko, bo badania sugerują, że są one także bakteriobójcze i korzystnie wpływają przez to na drożdże fermentujące, przeprowadzające fermentację. Takie spostrzeżenie, to znaczy fakt, że dodatek chmielu wpływa korzystnie na drożdże piwowarskie, jest starsze niż nasza wiedza o bakteriach, bowiem jeszcze zanim Antoni von Leeuwenhoek pod swoim mikroskopem po raz pierwszy te bakterie zobaczył, intensywnie chmielone piwo było utożsamiane z piwem trwalszym. Tak było w przypadku piwa IPA. Ten skrótowiec rozwija się do India Pale Ale, gdzie Pale Ale jest rodzajem stosowanego słodu, natomiast India to wcale nie oznacza, że piwo było ważone w Indiach. Oznacza to, że w XVII wieku było ono ważone dla wojsk brytyjskich, które w Indiach stacjonowały. A ponieważ wówczas droga do Indii była dosyć długa, to piwo musiało być trwałe. Nie mogło się psuć w czasie tej drogi. I brytyjscy piwowarzy zauważyli, że w momencie, kiedy dodadzą do napoju, czy wykorzystają w czasie jego produkcji więcej chmielu, to piwo będzie trwalsze. Będzie się wolniej psuło, i właśnie dlatego taki, a nie inny aromat chmielowy jest utożsamiany właśnie z piwem IPA. Natomiast no dzisiaj, w momencie, kiedy dzięki odkryciom Pastera i pasteryzacji umiemy w inny sposób zadbać o trwałość wszystkiego, w tym również i napojów alkoholowych, no nie musimy korzystać z tak dużych ilości chmielu, przynajmniej jeżeli chodzi o ten aspekt trwałościowy przy produkcji tego piwa. Co ciekawe, nie znamy do końca mechanizmu, który za to antybakteryjne działanie chmielu odpowiada. To znaczy wiemy na przykład, że musi to być związane ze środowiskiem kwaśnym. Piwo ma kwaśny odczyn zwykle i efekt bakteriostatyczności w środowisku zasadowym stopniowo zanika. Ważne jest również to, że piwo zawiera związki chemiczne, które są w stanie w określonych warunkach wejść w reakcję redox i zniszczyć błonę komórkową bakterii. A tak się składa, że te warunki zakładają obecność niewielkich jonów manganu, a niewielkie jony manganu są w samych bakteriach zmagazynowane. W bardzo niewielkim stopniu, ale jednak mierzalnym, na tyle dużym,
żeby mogło właśnie dojść do tego zniszczenia błony komórkowej. Czyli mamy tak naprawdę przynajmniej dwa mechanizmy. Jedno niszczenie błony komórkowej, a drugie przenikanie substancji kwasowych do bakterii, gdzie rozregulowany jest metabolizm mikrobów. Ale pamiętajmy, że chmiel w piwie to przede wszystkim goryczka. A skoro goryczka, to głównie alfa kwasy i beta kwasy. Zwykle to te drugie są silniej goryczkowe, ale finalnie praktycznie nie występują w piwie. Wszystko dlatego, że alfa kwasy w czasie gotowania brzeczki podlegają reakcji izomeryzacji. Izomeryzacja to bardzo ogólne pojęcie, które opisuje przejście jednego izomeru w drugi izomer, czyli reakcja zamiany jednego izomeru w drugi izomer. A czym są izomery? No, izomery to są takie cząsteczki chemiczne, które mają różną strukturę, to znaczy różnie, powiedzmy, przestrzennie poszczególne grupy chemiczne są względem siebie ułożone, ale liczba atomów poszczególnych pierwiastków jest identyczna. Można to w dosyć dobrym przybliżeniu pokazać na zestawie kart do gry. Jeżeli te same karty ułożymy w innej kolejności, to będziemy mieli do czynienia właśnie z izomerem poprzedniego układu. To znaczy mamy dokładnie tyle samo asów, dziesiątek, dziewiątek i dam, ale ich ułożenie względem siebie jest inne. W związku z tym to jest inny układ izomeryczny do poprzedniego. I jeżeli spojrzymy na alfa kwasy i izoalfa kwasy, to natychmiast zauważymy różnicę. Chociażby sam fakt, że alfa kwasy mają sześcioczłonowy pierścień w cząsteczce, a izoalfa kwasy pięcioczłonowy pierścień w cząsteczce. Ale jeżeli dokładnie policzymy, to zaobserwujemy, że jeżeli chodzi o atomy tlenu, atomy węgla, atomy wodoru, które akurat nie są pokazane w przypadku tych wzorów chemicznych, które teraz obserwujecie, liczby te będą dokładnie identyczne. Różna struktura chemiczna może skutkować różnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Dokładnie tak jest w przypadku izoalfa kwasów i alfa kwasów, bowiem te pierwsze są rozpuszczalne w wodzie w przeciwieństwie zarówno do alfa kwasów, jak i do beta kwasów. Czyli w czasie gotowania brzeczki, kiedy dochodzi do izomeryzacji, powstaje produkt rozpuszczalny w wodzie, produkt, który jest goryczkowy i produkt, który przenika do brzeczki, nadając jej te charakterystyczne cechy, ten charakterystyczny smak. I być może nawet wy słyszeliście o izoalfa kwasach, ale nie wiedzieliście, że o nich wtedy słyszeliście. Bo jeżeli wiecie, czym jest skala goryczkowości piwa IBU, czyli International Bittering Unit, to wiecie też coś o izoalfa kwasach, bo jedna jednostka IBU oznacza, że w jednym litrze piwa znajduje się 1 mg izoalfa kwasów z chmielu. Tak jak mówiłem, beta kwasy są silniej goryczkowe, ale są też nierozpuszczalne w wodzie i nie przenikają do brzeczki. W minimalnej ilości, w minimalnej skali może dochodzić do utleniania beta kwasów. Produkty tego utlenienia też są goryczkowe i bardzo mało tych pochodnych beta kwasów może się rzeczywiście w piwie ostatecznie znajdować. Jednak mają one praktycznie zaniedbywalny wpływ, jeżeli chodzi o tę goryczkę napoju, a w związku z tym skala IBU nie uwzględnia tych kwasów, jeżeli chodzi o źródło goryczki, czy właśnie tego smaku. Natomiast obecność izoalfa kwasów, tak jak wpływa korzystnie, jeżeli chodzi o smak piwa, nadaje ten charakterystyczny smak piwu, to jednak stwarza też pewne problemy. Bowiem w obecności źródeł siarki, a takimi mogą być pozostałości białek, produkty rozkładu białek enzymatycznego na etapie zacierania oraz wobec substancji fotouczulającej, a taką na przykład jest riboflawina, która też jest zawarta w piwie, mogą one wchodzić w reakcję rozpadu cząsteczki pod wpływem światła. I efektem takiego rozpadu, czy inaczej fotolizy, jest m.in. 3-metylo-2-buten-1-tiol, związek, którego próg wyczuwalności smakowej jest bardzo mały i już 5 miliardowych części grama w litrze piwa smakuje bardzo nieprzyjemnie. Dlatego też w czasie produkcji piwa nie dopuszcza się światła i dlatego też piwo jest sprzedawane w ciemnym szkle, żeby nie dopuścić światła do płynu. Oczywiście jest alternatywa i taką alternatywą jest korzystanie ze specjalnie zmodyfikowanych i syntetycznie otrzymanych pochodnych izoalfa kwasów, które są odporne na fotolizę i jednocześnie ciągle zapewniają odpowiednią goryczkę. Niemniej, jeżeli chcecie zabłysnąć wśród znajomych, to możecie im powiedzieć, dlaczego piwo jest sprzedawane w ciemnym szkle. Po to, żeby nie doszło do fotolizy, do rozkładu pod wpływem światła izoalfa kwasów, które odpowiadają za goryczkę, a taki rozkład fotolityczny prowadzi do powstania bardzo nieprzyjemnie smakujących i pachnących związków siarki. Możemy iść dalej, bo to jeszcze nie koniec całej gamy związków, które są uzyskiwane z chmielu. Bardzo ważną grupą takowych są jeszcze polifenole.
A są to molekuły, które mają pierścień aromatyczny, do którego to pierścienia są przyczepione przynajmniej dwie grupy hydroksylowe, grupy OH. Polifenole o małej masie uważa się za działające korzystnie na ludzki organizm przeciwutleniacze. Ich obecność może także poprawiać stabilność czy trwałość piwa, bowiem na etapie gotowania brzeczki mogą znajdować się w tej brzeczce związki, które bardzo chętnie by się utleniły i na przykład dały nieprzyjemnie pachnące związki siarki. Natomiast przeciwutleniacze, te polifenole o małej masie cząsteczkowej, mogą temu procesowi przeciwdziałać. Co się zaś tyczy polifenoli o dużych masach cząsteczkowych, to one na przykład w czasie gotowania brzeczki mogą tworzyć związki z pozostałościami białek albo z białkami. I bardzo ważną cechą tych związków jest to, że są one w wodzie nierozpuszczalne, czyli można się tych niepożądanych jednak substancji pozbyć, a niepożądanych dlatego, że mogą one zawierać siarkę, o której już tyle razy dzisiaj mówiłem, która to siarka może skutkować nieprzyjemnym smakiem i zapachem. Na szczęście zwykle związki siarki mają jeszcze jedną cechę. Są lotne i odpowiednio długie gotowanie brzeczki powoduje, że większość z nich zwyczajnie ulatuje. I zwykle, jeżeli aromaty siarkowe są w piwie wyczuwalne, to jest to właśnie konsekwencja zbyt krótkiego gotowania brzeczki, przeważnie. Ale to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o chemiczne rozważania tego, co się dzieje w czasie gotowania brzeczki, czyli w czasie etapu, kiedy chmiel jest do piwa dodawany, bowiem stwarzane są wówczas korzystne warunki do zajścia tak zwanej reakcji Maillarda. Mamy bowiem cukry, które pochodzą ze słodu, które powstały w procesie słodowania, a potem zostały rozłożone na proste cząsteczki w czasie tworzenia zacieru, na etapie zacierania. Mamy też substancje białkowe, a w zasadzie pochodne białek, składowe białek, aminokwasy, które również wytworzyły się w czasie tworzenia zacieru, w czasie zacierania. I w podwyższonej temperaturze te związki właśnie w reakcji Maillarda mogą dawać tak zwane melanoidyny. Są to substancje chemiczne, które powstają również w czasie pieczenia ciasta, smażenia mięsa i odpowiadają za zapach pieczonego ciasta, ale także za barwę, na przykład skórki od chleba, tofi czy krówek. No i także, jak się zapewne domyślacie, w tym wypadku piwa. Dodatkowo na te barwy piwa składają się także produkty utleniania polifenoli, a także produkty karmelizacji cukru. Czyli akurat no, chmiel nie jest tutaj kluczowy, ale owe polifenole dokładają coś od siebie także, jeżeli chodzi o barwę piwa. Natomiast ogólnie o chmielach możemy powiedzieć, że piwowarzy mają, przynajmniej z tego co udało mi się ustalić, do dyspozycji trzy rodzaje takich chmieli. To są chmiele goryczkowe, chmiele aromatyczne i chmiele uniwersalne. I o ile te pierwsze już w pośredni sposób opisałem, bo to głównie alfa i beta kwasy odpowiadają za goryczkę piwa, to w przypadku aromatycznych odmian ważne są także inne związki chemiczne. Jak mówiłem we wstępie, tych związków chemicznych namierzonych w chmielach jest 250. Terpeny, estry, alkohole, polialkohole, wszystkie one mogą się dokładać i dokładają się do aromatu, do smaku, do zapachu piwa. Wymienić tu można odpowiadający również za zapach żywej choinki pinen, cytrusowy limonen, balsamiczny myrcen, linalool o zapachu pomarańczowo-kwiecistym itd., itd. Można też dodać, że różne rodzaje chmielu dodaje się w czasie gotowania brzeczki na różnych etapach. To znaczy chmiele, które mają być tym trzonem goryczki, czyli mają odpowiadać za goryczkę, dodaje się na początku i gotuje się przez 60 minut, czyli tyle, ile zwykle gotuje się brzeczkę. Chmiele odpowiedzialne za nuty smakowe, na przykład nuty cytrusowe, powinno się dodawać około 30 minut później, czyli gotują się przez 30 minut razem z brzeczką. Natomiast chmiele odpowiadające za aromaty dodaje się na ostatnie 10 minut gotowania brzeczki. Jak więc widać, no, niewiele się tutaj tak naprawdę pozostawia przypadkowi. Nawet sam fakt, że brzeczka jest gotowana przez 60 minut, to nie jest tylko dlatego, że godzina i łatwo to zapamiętać, bo gdybyśmy gotowali brzeczkę dłużej, niekoniecznie uzyskalibyśmy z chmielu więcej substancji, które nas interesują, czyli alfa-kwasów, a w zasadzie izoalfa-kwasów, albo tych związków aromatycznych i smakowych. Natomiast mogłyby przechodzić do brzeczki taniny. A taniny mają już cierpki smak. I tego byśmy nie chcieli. Istnieje jeszcze alternatywa, to znaczy tak zwane chmielenie na zimno, to znaczy można chmielu dodać jeszcze na etapie fermentacji. I wówczas, ponieważ nie ma wysokiej temperatury, a przynajmniej tak wysokiej jak w czasie gotowania brzeczki, nie dochodzi do izomeryzacji alfa-kwasów do izoalfa-kwasów, a więc nie rośnie goryczka piwa, bo przypomnijmy, izoalfa-kwasy to przede wszystkim goryczka, a nawet
odwrotnie, to znaczy goryczka to przede wszystkim izoalfa kwasy, natomiast taki dodatek chmielu na etapie fermentacji może sprawić, że te aromaty chmielowe będą lepiej wyczuwalne w piwie. I to w zasadzie tyle. Czyli jeżeli mielibyśmy podsumować i odpowiedzieć na pytanie z tytułu tego odcinka, to chmiel w piwie przede wszystkim nadaje goryczki, działa bakteriobójczo, co korzystnie wpływa na fermentację przeprowadzoną przez drożdże. Wpływa także wymiernie na smak piwa, na aromat piwa, a także no, dosyć znacząco na jego kolor. Piwo jest takie, jakie znamy między innymi dlatego, że w jego produkcji wykorzystuje się chmiel, ale ludzie to są złożone istoty i na to, jaką przyjemność na przykład daje picie piwa, wpływa nie tylko to, jakie były warunki w czasie jego produkcji, z czego korzystano w czasie jego produkcji, ale także to na przykład, jakiej muzyki słuchamy, bo pewne ciekawe badanie, na które trafiłem, przygotowując się do tego odcinka, pokazało, że można dobrać muzykę do konkretnego gatunku piwa i badanych zapytano o to, jak przewidują, jaką przyjemność sprawi im wypicie tego konkretnego napoju. I potem okazało się, że ci, którzy słuchali dobranej muzyki pod to konkretne piwo, oceniali przyjemność z wypicia rzeczywistego piwa wyżej niż szacowali i wyżej niż grupa kontrolna, która muzyki nie słuchała. Mówię o tym na wypadek, gdyby ktoś z was chciał sobie na przykład szczególnie dogodzić. A skoro o tym mowa, mam nadzieję, że przynajmniej części z was ten odcinek intelektualnie zrobił dobrze. Jeżeli tak, to dajcie znać, bo piwo naprawdę to jest bardzo wdzięczny temat, żeby opowiedzieć bardzo dużo o chemii, o biochemii, o nauce. Jeżeli ten format się sprawdza, to bardzo chętnie do takiej opowieści, do takiego wykładu, jak zwał, tak zwał, wrócę. Mogę nawet wznieść za to toast. Do zobaczenia, do usłyszenia.